Witam was serdecznie w epickiej grze Skyrim. Ja jestem Harry, to jest kanał Harry TV, a jeśli jesteś nowy na tym kanale, zostaw suba z dzwoneczkiem, to jest ten czerwony guzik. Pod filmem oczywiście ma być szary i zostaw łapkę w górę. Tak po prostu, od tak, jeśli film się podoba, to biegniemy teraz dalej. W poprzednim odcinku skończyliśmy tutaj i wzięliśmy tutaj kamienia wojownika i uciekliśmy z rąk smoka atakującego osadę tamtą, która nie pamiętam jak się nazywa, ale zaraz zobaczymy. Oczywiście tak wygląda mapa. Tutaj uciekliśmy z Helgen oczywiście i idziemy do Mlecznej Puszczy. I co? Nie przedłużając, tutaj zaczynamy epicką grę, tutaj ciąg dalszy epickiej gry, można powiedzieć. Jeszcze tylko tutaj odblokuję sobie tutaj to, zanim tutaj jesteśmy. Pamiętaj, że to nie jest teren. Tak, dobrze. To kiepski moment na zgubienie drogi. Dobra. O, ty nie, nawet nie zdążył tutaj wziąć porządnego zamachu. Ale to nic. Idziemy do tego Helgen, do Rzecznej Puszczy Jedynki. Znaczy to jest niby Helgen, ale ty! Marian, czekaj na mnie! Marian! Marian, czekaj, bo wilki! Wilki atakują! Aj, ty, nie trafiłem! Okej. Kurę mi daj, main, daj! Bełkocze już! Dobra! Okej. Aha, już mamy... przeciążenie, to... Czekajcie, bo... Pożywienie, skorzenie. Tutaj różne. Skóra jest oczywiście tutaj jeden taki. Okej. Dobra, dwa te. Bezwzględna skóra od wilka. Tutaj trzeba będzie też rozwijać kowalstwo przede wszystkim. Bo będą zenchantowane rzeczy, moi drodzy. Ale Marian, czekaj no na mnie. Kaj ci się tak spieszy. Helgen już zarobidzie, nie bój się. Dobra, już się zmęczył. Dobra. I moi drodzy, tutaj Helgen wita. Dobra. Rzeczna Puszcza odkryto. A tu my nie jesteśmy w Helgen. Czekajcie. Mi przyjrze... A, Rzeczna Puszcza, dobra. Chyba nikt tutaj nie wie jeszcze, co się stało. Co? Chodź. Czego Gerdur chcesz, pewnie pracuje w swoim tartaku. Czy dobrze widziałem? Rozmawialiście ze Svenem? Może nie. Może... Nieważne, ale na twoim miejscu trzymałbym się od niego z dala. Dobra, idę porozmawiać tutaj z jego babą. Tak dobrze zapamiętał. Kochanie, wróciłem. My z jego bratem oczywiście, nie? Gerdur! Z Gerdrudą. Na litość Mary, wspaniale cię widzieć! Na pewno nic ci tu nie grozi? Gerdur! Nie. Podobno pojmano Ulfrika. Gerdur, nic mi nie jest. Przynajmniej teraz. Nic ci nie jest? Co się stało? A to kto? Jeden z twoich towarzyszy? To jeszcze nie towarzysz, ale przyjaciel. No, no zawdzięczam właśnie mu życie. No, gdyby nie możemy o to, on by zginął. Porozmawiać? Nie wiadomo, kiedy wieści z Helgen dotrą do cesarstwa. Znaczy, gdyby nie smok, to by my obaj zginęli, Helgen? Ale... Czy coś się stało? Zagwizdałem przecież smok. Chodź za mną. Chod, chodź tu na chwilę. Potrzebuję chod, twojej pomocy. Chod. O co ci chod? Chodzi, kobieto? A to nie jest ten chod z Grotron? Chod, tylko chodź tutaj. Chód, no 2 metry w barach. Co tutaj robisz? Czy... Zaraz zejdę. Dobra. A ładnie tutaj, ładnie. No ładnie, ładnie. Ładna kraina, ładna, ładna. Wuj Kuralofie, mogę zobaczyć twój topór? Ilu cesarskich zabiłeś? Kikut? Naprawdę znasz Ulfrika Gromowładnego? Hał, hał, hał! Cicho, Frodnar, nie czas na twoje zabawy. Ujwa. Idź pilnować południowej drogi. Znajdź nas, jeśli zobaczysz cesarskich żołnierzy.
Oj, mamo, chcę porozmawiać z wujkiem Ralofem. Patrzcie no, jesteś już prawie dorosły. No. Niedługo sam wyruszysz do walki. Właśnie tak. Nie martw się, wujku Ralofie. Nie dam tym żołnierzom cię zaskoczyć. Ralofie, no. Mądre co dziecko. Się dzieje? Wyglądacie na nieźle wyczerpany. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz spałem. Ale to rwalisko. Morda. Od czego zacząć? Wieści o Ulfriku były prawdziwe. Cesarscy urządzili na nas zasadzkę przy Czarnym Ruczaju. Zupełnie jakby tak lepiej wiedzieli, gdzie Słuchamy. Będziemy. To było 2 dni temu. Dziś rano zatrzymaliśmy się w Helgen i pomyślałem, że już jest dwa dni po temu? Wszystkim. Ustawili nas w kolejce do katowskiego pieńka. Tchórze! No, nie ośmieliliby się pozwolić Ulfrikowi na uczciwy proces. Zdrada za walkę o swój własny naród. Cały Skyrim zobaczyłoby wtedy prawdę. No. A wtedy znikąd zaatakował smok. Nie masz na myśli prawdziwego, żywego... Ledwie nie, to nie była zwykła kukiełka, która tam... To był mu pimpuś po prostu, może no. Może to dziwnie taki zabrzmi, ale zginęlibyśmy, gdyby nie ten smok. No. Udało nam się wymknąć w zamieszaniu. Naprawdę jesteśmy pierwszymi, którzy dotarli do Rzecznej Puszczy? Z tego co wiem, dziś nikt nie przybył południową drogą. No. Dobrze. Może chwilę odsapniemy. No. Nie dałoby podoba się, winka mi się, napić. Narażam swoją rodzinę, Gerdur. Dobrego, ale... dobrego montra, bzdury. Dobrego towaru, którego... Możecie tu zostać tak który długo, zajmułem jak z, tam z... Cesarskich, zostawcie Helgen. Mnie. Każdy przyjaciel Ralofa jest moim przyjacielem. Oczywiście. Oto klucz do domu. O, dzięki. Możesz tam zostać jak długo zechcesz. Ty, to daj fajnie. Mi znać, jeśli będziesz jeszcze czegoś potrzebować. Ty, dobry. O, a tu mogę się wziąć, a? Jeden, to jest fajno. Weźmiemy to. To wezna, wytrychy też. To na możesz coś dla mnie zrobić. Dla nas wszystkich. Spoko. Jarl musi wiedzieć, czy rzeczywiście w okolicy jest smok. Rzeczna puszcza jest bezbronna. Musimy poprosić Jarla Balgrufa z Białej Grani, by przysłał jak najwięcej żołnierzy. Okej. Okay. Jeśli mu to przekażesz, będę twoją dłużniczką. Nie ma sprawy. Dzięki, siostro. Wiedziałem, że możemy na ciebie liczyć. A, muszę coś wydupcić. Broń, strój. To. O. Powinnam wracać do pracy, zanim zaczną mnie szukać, ale... Dobra, to my tymczasem idziemy jeszcze? Odwiedzić czy dom Gerdrudy. Nie ma. Który znajduje się tutaj. Czekajcie tylko. Tu. Różne noże. Pomów z Jarlem Białej Grani, spoko. Ale pierw odwiedzimy tutaj ten domek od Gerdrudy. Weźmiemy kilka fantów i pójdziemy. Ty, kura, jajko, a wezmę, ty, a to co, bawuk, czy co? Tutaj, jeśli chodzi o modyfikacje, to tam w Harlife, czy coś tam, oczywiście będzie szło budować domek, nie, to ogólnie dom, farma i te sprawy, to tam też zrobię kilka filmów z tego będzie. Mówiłem, że moja siostra nam pomoże. I dobrze. O, szkło. I to właśnie tutaj szkło, tutaj ta lalka i ta drewniany miecz, to są wszystko z tej modyfikacji, jakby kto nie wiedział. Ale to i to weźmiemy tutaj. A tutaj co, ile? Wartość 2. Na pewno w Białej Grani będę chciał kupić sobie, można powiedzieć, domek do mieszkania. Tor wezmę, to też, to nie. I wiem, że tutaj w modyfikacji można też mieć dziecko. Tak, dobre szczęście. Mieszek, można mieć, a to nie, tutaj książka nie. Można mieć dziecko, tak, można, znaczy nie można tutaj zrobić, ale można adoptować. I oczywiście można... Można mieć tutaj żonę, wziąć ślub. Znaczy ślub można wziąć bez modyfikacji.
i tak dalej, ale będę chciał założyć rodzinę, więc idziemy. Dobra, wchodzimy, wziąłem co miałem wziąć. I teraz idziemy tutaj, no kurczę, miną mi się te guziki. Idziemy do tutaj, to jeszcze do, o tutaj do kupca. Troszkę podnować i przy okazji po misję, tak, po misję. Cóż, ktoś musi coś zrobić. Złotym szponem. Powiedziałem nie! Żadnych przygód, teatralnych gestów i ganiania za złodziejami. No to co proponujesz, ha? Posłuchajmy. Koniec tematu. O, nowy klient. Przepraszam za to. Nie wiem, co ci mówi. Tak, zdarzyło się małe włamanie, ale wciąż mamy sporo towaru na sprzedaż. Rabusie szukali tylko jednej rzeczy. Chodzi o pewną wykonaną z czystego złota ozdobę w kształcie smoczego szponu. Możesz? Za ostatnią dostawę dostanę trochę złota, więc jeśli zdołasz odzyskać szpon, pieniądze będą twoje. Okej. Jeśli szukasz tych złodziei, im szybciej znajdziesz... A, trochę tego, dobra, trochę tego. Odzyskaj złoty szpon, okej. Tutaj nie kupujemy, tylko sprzedajemy, czyli tutaj to, dwa łuki, to zostawimy, te dwa mieczyki. Pieniądze się przydadzą. Dobra. Okej, kaptur, tak. Tak, to zwiększa kondycja 20%. To zostawimy, sprzedamy. I to zostawimy w ogóle, bo to zwiększa kondycję. Mikstury to tutaj tylko to sprzedamy, a resztę zostawimy. Okej. Dobra. Sprzedaj klejnot duszy, sprzedaj kosz, sprzedaj. Na razie te skóry będziemy sprzedawać. Okej, i będę chciał kupić wytrychy. O, skórz. Wytrychy. Tak, wytrychy. Broń tutaj. Masz jakiś lepszy łuk? Kupimy 10 strzał oczywiście, tutaj nie masz, strój, no zbytnio też nie masz, bo to co ci sprzedałem to masz, ale jakieś naszyjnik, pozwala pływać pod wodą bez ryzyka utopienia, ale za drogie, nie mam tylu funduszy. Pierścień już mamy, tutaj, okej, z mikstur, tutaj to bym chciał na pewno... Tak, i dwie kondycje. To na razie tyle. I co? I w dzisiejszym odcinku tutaj... A więc to jest twój plan, Lukanie? W dzisiejszym odcinku będę robił właśnie tutaj tą misję z złotego szpona. Tak. Czekajcie, od razu się to zmienię. Tutaj, pomóż Jarlem. Złoty szpon. Tak. Teraz znajduję się tam. Oczywiście jeszcze nie możemy robić szybkiej podróży, ale czekajcie, tutaj teraz... Strój, pierścień załóż. Do czarnych głów. Jak widzicie, umiejętności już mamy 320. I też jeszcze nie mamy levelu, ale będę. Potem pomyślimy. Musimy tutaj. Przez miasto, a potem... tutaj zrobię tylko szybki zapis. Widać aż i idziemy po złoty szpon. Tutaj. Tutaj w końcu pierwsza misja taka. Ogólnie wolny świat, co mnie najbardziej tutaj w grach przekonuje do gierki. Znaczy ja bardzo lubię tutaj otwarte światy i to bardzo. Po prostu lubię na przykład tak nie coś w stylu, że tutaj, że nie muszę akurat robić w tym momencie głównej misji na przykład. Dobra, jest, udało się. Wilczek, skóra. Dobra, okej. Chodzi mi o to tutaj, w sumie skrócie powiem jeszcze, może inaczej powiem. Powiem jeszcze raz, uwielbiam gry z otwartym światem, bo ja lubię po prostu pozwiedzać okolice, a nie tak w większości grach, że gra tam nakazuje iść tutaj i musisz iść tutaj. Nie możesz na przykład się iść w lewo,
zobaczyć, co tam jest. Albo na prawo, co tam jest, zobaczyć. Może to zainteresuje. A ja wolę na przykład a nie, że tak gra potem tam i tak. Ja wolę się iść tutaj zobaczyć, co tutaj jest, pozwiedzać na przykład jakiś budyneczek. Tam mnie coś zainteresuje, wolę się iść tam. Albo po prostu włączyć misję i iść się swoją drogą przez jakiś czas. I tutaj ogólnie już mamy pierwszy tutaj walkę. Tam już widzę obok drzewa. Tutaj. Nie wiem, czy trafię. Trafiłem. Dobra, jedna osoba zmarła. Okej, już nas zauważyła. Kurwa, krwiona na świto. Ona tam jest. Dobra. Walka uczników, moi drodzy. Dobra, mamy pierwszy poziom, moi drodzy. A pierwszy awans, pierwszy poziom. Lud weźmiemy, to weźmiemy. I strzały weźmiemy. Będziemy brać te cenniejsze rzeczy. Tylko jeszcze tego splądrujemy. Ile to jest wart? 50. No to wezmę. I moi drodzy, mamy pierwszy awans tutaj. Okej. Idziemy w oczywiście zdrowie pierw. Zaklinanie, kowalstwo, ciężki pancerz, lekkotowanie, broń ręczna, broń ręczna, łucznictwo. Pójdziemy oczywiście w łucznictwo pierw. Oczywiście tutaj nic nie ma. Pójdziemy cichaczem, bo można. Tutaj wiem, że był jeszcze jeden gdzieś. Okej. Oj ty, gdzie? Mam cię! Okej, czekajcie tutaj. Dobra. Na więcej cię nie stać? I wreszcie! No kuźwa, no. Chcę zabrać twoje... No jak nie wiem... Nie. No tutaj ma lepszą tarczę już. Jakbyś tak nisko kalał, to bym pokazał, na to mnie stać. Kuźwa. Dziunia. Tutaj nic nie ma. Nie będę go plądrował, bo tutaj... W tych skrzyniach zbytnio nic ciekawego nie ma. O, tutaj puściutko można powiedzieć, prawie, praktycznie. No okej, to idziemy dalej. Aj, tutaj. Będziemy też dużo używać tutaj magii leczenia, można tak powiedzieć. Żeby nie używać tych zbytnio mikstur też. I tutaj właśnie jest smoczy szpon. Tak. Ale huragan. Okej. Nie tak. Muszę jeszcze przypomnieć, jak się robiło tutaj screenie. Okej, tutaj już nas zauważyli. Mój błąd. Ale zaraz tutaj... tak, tutaj się skitramy. Okej, skradanie wzrasta. Dobra, w ukryciu. Jednak nic tu nie ma. Zrobimy szybki zapis. I idziemy. Dobra, nie ma się co tutaj skitrać. Okej. Dobra. Tutaj już od razu weźmiemy tutaj to. I tutaj jeszcze. O, teraz. Dobra. Aście! Tutaj. Okej. No patrz. Okej. Patrz jak się. No ja się nie wiem trafić, synek. Dobra, te ciebie trafię. Okej. Dobra. Jeden zgon. I... drugi! Jest! Udało się, moi drodzy. Będziemy mogli sprawdzić w końcu. Okej.
Dobra, nie chcę zbytnio dużo brać, bo tutaj wiecie, tutaj jeszcze jeden. A, mylimy się. A, weźmiemy. I tutaj jeszcze, tutaj bym chciał magię bardziej i zniszczenie, moc, zniszczenie, wszystkie. Leczenie też i mniej więcej leczenie. Okej, podleczymy sobie tutaj i tarcza, dług. I czekajcie, od razu się zmienimy broń, strój. Tarcza, tutaj jest 24, 22. Weźmiemy sobie tą. Okej, tak. Dobra. I idziemy do środka. Tutaj pozwiedzać, moi drodzy. Okej, otwórz. Tak. I pędzimy, moi drodzy. Już 21 minut, ty, panie. Okej. Wczytuj się. Okej. Oczywiście skradamy się. Tam już stoi dwóch ludków. Nic ciekawego nie ma, ten też nie. Tutaj nie, wytrych, złoto to i tyle. Nie hałasy. Jeśli ten mroczny elf chce iść. Okej. Potem pozwól mu. Lepiej nie będziemy się narażać. Okej. Dobra. Czas zakończyć tę zabawę. Zaraz zakończymy. I to by było na tyle. Tutaj. Okej, jutro. Okej, dobra. Jeszcze teraz tarczę, nie chcę, wino to. To, że lepiej. Dobra, teraz mamy skrzynię. No okej. A to za pierwszym razem, nowicjusz. Też będę tutaj. Będę chciał fest tutaj iść w. Otwieranie zamków. Myślę, też jest to potrzebne. Choć idzie. Po prostu nie muszę mieć danego levela, żeby spróbować otworzyć. To wiadome. Ale puste. Terminator, że tu już pisze, że puste wszystko. Mogliby to zrobić inaczej tutaj. Taki tutaj. Taki bonusik. Okej. Dobra. Tutaj. O, granat widzicie. Okej. Pamiętam, jak usłyszałem pierwszy raz tutaj. A, puste. To całą tutaj tą drogę się skradałem, można powiedzieć. I kuźwa na marne. Ja już po prostu mniej więcej kojarzę, gdzie tutaj są już ustawiani. O. Tutaj nabijemy tego. Dobra. Nabijemy doświadczenia. Zakończyć tę zabawę. Na ty. Dobra, ty mnie przynajmniej celnął. No patrz. No, stój spokojnie, Marian. No, uspokój. Zamknę twą głowę na moim murze. No uspokój się. No. Okej. Okej, tak. Następnie weźmiemy. I tutaj, moi drodzy, mamy pierwszą zagadkę. Ja już wiem, tutaj jest wąż i tutaj ta rybka. Ale czekajcie. Tutaj jest eliksir życia. I tutaj się ustawia tak. Wąż i rybka. I tutaj wtedy się to otworzy. Jakbyśmy źle tutaj to wpisali, to by nas zatrute strzały poszczelali. Ale widzicie tutaj już ogólnie tak jest, pyku. Tak, tutaj o. Kradzież wzrasta, to weźmiemy. Jeszcze trochę i kolejny poziom. A, puste, poszło. Kufer. Weźmiemy to też i to też. Tutaj puste, spoczko. Tutaj gdzieś też było coś. O. Okay. Nie, tutaj wezmę. Nie tu, bo tutaj. Dobra.
Ej, ale... Ty idziecie, ty Marian, kuźwa! Chodź tu! Pimpek! Pimpek, kuźwa, mać! Zwariowany to jest szczur jakiś, kuźwa. Dobra. Dobra, idziemy. No. Okej, tutaj nic tutaj nie ma. Okej. Czy ktoś tu idzie? Tak, idzie, idzie. I tutaj jeszcze, patrzcie, tutaj jest schowana skrzynia, jakby ktoś nie wiedział, taka mała podpowiedź. Musicie zwracać na wszystko uwagę, bo tutaj, jak widzicie, są pokrywane skrzynie różnego rodzaju lub inne rzeczy, płomienia. Okej. Leczenie, tak. Jak wyjdziemy, to będzie duży pająk, moi drodzy. No, dawaj. Okej. Nie pozwól mu się zbliżyć. Dobra. Nie, panie. A co ja robię? Nie pozwól mu się zbliżyć. Dobra. Dobra. Okej. Dobra, zaraz go zabiję. No, ale on żyje, tutaj dużo. Zabij to! Uspokój się, Marian, to się oszalą. Zabij to! No w końcu. Tutaj by tak, tak. Okej. Okay. Płomienie. Poczekajcie, jeszcze awans, mamy awans, tak? Zdrowie, okej, okay. Tutaj mamy lekki pancerz i skradanie. Teraz będę chciał tutaj iść w skradanie pierw, niewykrywalność. Potem jeszcze, na razie tutaj odblokuję te podstawowe rzeczy, te pierwsze. I jeszcze potem tutaj otwieranie zamków i może kradzież z retoryką będę robił. Tutaj też coś, o, urna. Okej. Dobra, tutaj ja nie będę brał nic. Chyba zamkniesz się. A, puste. Na pomoc! Niech mi ktoś pomoże! Udało ci się to zabić? Uwolnij mnie teraz, zanim pojawi się coś nowego. Okej, okay, gdzie jest tak, szpon? Tak, szpon. Wiem, jak to działa. Szpon oznaczenia wrota w komnacie opowieści. Teraz już mi wszystko do siebie pasuje. Uwolnij mnie, to ci pokażę. Nie uwierzysz, jaką potęgę chowają tu Nordowie. A czy ja wyglądam, jakbym mógł się ruszyć? No jasne, że ja. Hej, ty tam! Już prawie. Czuję. Musimy go zabić. Nie trzeba było tu... Dobra. Teraz się... O, złoty szpon. Teraz zapytacie się, dlaczego go zabiłem. A zabiłem go dlatego, że on by nam z tym uciekał. Tak, uciekałby z tym. I by musieli mogą go potem gonić tutaj. O, czekaj, to było? Nie, tutaj świeczni. Tutaj puste, puste. Tu puste. O. Tak, weźmiemy. Tutaj też puste, puste. Tutaj mamy pełne. Okej. Okay. Tutaj coś mamy. Puste, oczywiście. Zrobimy szybki zapis. I idziemy dalej. I tutaj przyda się skradanie. Tutaj też są te tak choćby, jak to nazwać, nie pamiętam. Jak widzicie, już tam jest jeden. Teraz nie pamiętam, czy tutaj było ich więcej. Okej. Okay. Ale tutaj są te... Aj, ty. Dobra, zabity. A, czyli ten martwy. Okej. Okay. Tylko to chcę. Tutaj jest ich więcej. O. Tego nie chcę. Tutaj zaraz będę... Będzie u któregoś lepszy łuk. Z tego co wiem. Tylko zaraz się dowiem. Nie wiem po co ja to biorę. Te buty albo coś, ale... Czuj z tym. Tam jest następny. I tutaj kolejny. Okej. Dobra.
Okej. Dobra. Szybko poszło. Czekajcie, tak? Dobra. Tutaj mnie nie staną. Dobra, tutaj to jeszcze tutaj nie ma. I tutaj pułapka, którą ominiemy. I idziemy dalej się skradać. W tym momencie tutaj jest kolejny. Okej. Dobra, to już jest bardziej wytrzymały. Okej. Dobra, i tyle z tego było. Okej. Z jego mocy. Tutaj nikogo nie ma do przeszukania. I idziemy dalej tutaj. A, dobra, tu już się okej. Dobra, tu już nie ma co. Dobra. Łucznictwo wzrasta. Okej, tu też się ma. Proszę, panie. Ale... Marian! Tu spokojnie i tym nie machaj. Dobra, tym nie. A, tutaj jeszcze jeden. Dobra. Okej, jest jeszcze jeden shot. Dobra, nie tylko. I tutaj w tym momencie zdobyłmy lepszy łuk i lepsze strzały. Okej. Tutaj tak. I tak. Okej, nie płomienie, tylko leczenie. Jeszcze trochę podleczymy. Okej. Dobra. I tutaj teraz strój broń. Tutaj to oznaczymy. A to zaznaczymy. I tak. I ram bam bam. Tak mamy lepszy łuk. Dobra. Plądrujemy te truposze. Przeszkolaj drogi. To są draug. Draug to jest. No teraz jest teraz przeczytałem. Tutaj jeszcze nic. O, skrzynia jest. Okej. Okej. Okej, skrzynia. Uczeń. Chyba uczeń jest najprostszy. Oj, i widać jaki prosty. Ale tutaj... Teraz mi się udało chyba mistrza zrobić. Znaczy na niskim poziomie doświadczenia. Bo ja chyba tam jakiś... Wiem, że miałem bardzo mały level tutaj. Dobra, prawie się udało. Dobra. I... No, kuźwa, mać. Regeneracja, otwieraj się. Dobra, w końcu. O. Okej. No to mamy. I tutaj trzeba was. Dobra. Także zacznijmy. Idziemy dalej na ukutku. Będzie pamiętam. A, już tam jest jeden. Idziemy dalej. Dobra. I widzicie trzeci poziom, awans znowu na zdrowie. Okej, tutaj teraz damy sobie w Novitus. Tutaj. Szybka akcja. Ile już jest filmu? Ty, już przeszło pół godziny. Ale dobra. To będzie warte. Okej. Dobra. Dobra, mamy to! Okej, złoto to. To. I szybko poszło tutaj. Idziemy szybciej. Tutaj nie ma na to czekać. Dobra, tutaj jeszcze będzie jeszcze jedna tutaj postać. Okej. Dobra, nie trafiłem. Znowu nie trafiłem. Dobra, w końcu. Dobra. I tutaj tak. Okej. Dobra, to wybieramy skrzynia. To jest literek. I tutaj jest po prostu takie wszystko. I idziemy dalej. Okej.
Przyspieszymy trochę tempa. No, o. I te jeszcze weźmiemy. A, mamy kilo. I sobie tutaj wykopimy ruda żelaza. Oczywiście, proszę Państwa. Ten odcinek też będzie trochę długi, jak widzicie. No niestety. Ale chcę skończyć całą misję. Wiem, mogłem tamten końcówkę jeszcze z Helgenie zrobić, ale... No okej, dobra, idziemy. Co dwie strzały. Ram pam pam, gnidy. Okej. I szkielety. Dobra, po nogach mu. Jazda. No. Okej, tutaj skoczę jeszcze na dół. Szybkim tempem. I tutaj wezmę tutaj tak i nowic już oczywiście. Dobra. Dobra, wszystko bierzemy. Idziemy do góry. Dobra. Szybciutko. Jazda. Kuźwa, nie wiedziałem, że to jest takie długie tutaj. Okej. Dobra. Dobra, aś ty. Nie patrzą. Miecz. I... Dobra. Dobra. Dobra, teraz teraz nie trzeba pociachać. I prosto po żebrach, moi drodzy. I tym efektownym wejściem w żebra będziemy kończyć odcinek. Tak. On już jest doszczętnie za długi. No dobra. No, no patrz te. No. Okej. Dobra, w końcu udało się. Dobra, i tutaj tym efektownym wejściem w żebra zakończę odcinek, bo on prawie ma tyle, ile pierwszy, więc tutaj zakończę odcinek. Jeśli film się spodoba, zostaw łapkę w górę i zostaw też suba z dzwoneczkiem. To jest ten czerwony guzik pod filmem, ma być oczywiście szary. Pierdyknij komentarza, a ja się z wami żegnam i do następnego odcinka. Na razie.